Dzień dobry, dzień dobry. Trochę niewyraźny, po chorobie mam zaległe kroki, więc będę sobie z Wami chodził po biurze w jedną, w drugą stronę. I dzisiaj pogadamy o czymś, co brzmi niezwykle nudno, a jest niezwykle ważne, czyli ubezpieczenia. To jest temat, który zawsze olewałem i zawsze moja żona tak lubiła ubezpieczenia, kupowała na wszystko, zawsze i wszędzie. I zawsze tak w duchu, a nawet nie w duchu, nawet normalnie się trochę z niej śmiałem, ale jak sobie prześledzę ostatnie lata, które, które są za nami, i podsumuję ubezpieczenia za, za dom, za jakieś nieruchomości, za samochody, podróżne, to wychodzi na to, że czasem warto. Czasem warto, i za tak chwilę powiem, jak ja to kalkuluję. I jak ja kupuję usłyszenia, bo to jest bardzo ciekawe, oczywiście to nie jest żadna, żaden film sponsorowany, nie polecę żadnego towarzystwa, być może jakieś odradzę, bo powiem kilku przebojach. Bardziej mi chodzi o ogólne myślenie na ten temat. A jeżeli temat nieruchomości, który też ubezpiecza Cię interesuje, no to formularz jest pod spodem. Tam, jeżeli chcesz kupić na przykład sobie lokal z najemcą typu Żabka, typu, typu Duży Ben, to mamy takie lokale z Podlady, także zapraszam, zacznij sobie. Być może coś fajnego możesz kupić i zainwestować. Dobra, lecimy z tematem. A więc tak, we wtorek włamano mi się do lokalu. Lokalu, który wynajmuje taka pani. I rozwalili drzwi, coś tam pokradli i trzeba było zabezpieczyć te drzwi, żeby najpierw po prostu no, nie były otwarte, nie była, nie była cała szyba rozbita, a potem wymienić je na nowe. No i to była niedziela. Niedziela, jeszcze finał mistrzostw Euro. Więc ciekawie. Więc myślę sobie, no spoko mamy w ubezpieczeniu, że zabezpieczają nam mienie na 72 godziny. Czyli właśnie chodzi o to, że jak drzwi. Są pełne szkła, znaczy wokół tych drzwi jest masa szkła. Jak można wejść w każdy chwil do lokalu o dowolnej porze dnia i nocy, no to przyjeżdża ekipa i na przykład tam wspawa jakąś blachę, albo przyjeżdża firma orcheniarska i przez 72 godziny pilnują, żeby tam nikt nie wchodził, no bo towar, towar w lokalu jest, nie? No i pomyślałem, nie ma problemu. Okazało się, że PZU nie potrafiło przez cały dzień, bo to całą niedzielę, znaleźć takiej firmy, która by nam pomogła. A w zapisie okazało się, że w zapisie reglaminu, że oni owszem, gwarantują 72 godziny, ale nie mówią w jakim czasie. Czyli według ich regulaminu, nawet jakby za 7 lat dostarczyli taką usługę, no to jest OK. I to jest klasyka. Ja już przywykłem do tego, że uzwyczajnie nas zdymają, wymyślają jakieś dziwne regulaminy, które niby nas chronią, a w praktyce nas nie chronią. Tak jest bardzo często. I to jest trochę jak z zus -em. Jak z rządem, że mimo, że nie lubisz, mimo że wiesz, że to jest oszustwo, to i tak jakoś musisz żyć w kooperacji z takimi tworami, i tak samo jest z ubezpieczeniami. To akurat było PZU, a ciekawe jest to, że ja od lat mam większość aut właśnie w PZU, no i zawiedli mnie bardzo. I co? Po pierwsze, co należy robić? Należy wtedy zachowywać się tak, jak oni, czyli jeżeli oni czegoś nie dowożą, to ja zawsze mam taką regułę, że staram się jak najbardziej taką ubezpieczalnie przygnieść. Więc zaczęliśmy sami szukać rozwiązań, faktycznie nie było tak łatwo, więc w końcu zaproponowaliśmy, że znajdziemy osobę, która na umowę zlecenie lub na fakturę będzie tam całą noc czekała, pilnowała, aż w poniedziałek nie wstawią drzwi. Za jedyne uwaga 1200 zł. netto. No i co? PZZU się zgodziło, bo właściwie nie miało wyjścia, bo nie dowiedzieli swojej umowy, tylko problem polegał na tym, że to musiała być firma ochroniarska, czyli jakaś firma, która ma w PKD właśnie, właśnie taką usługę. Jakoś to ogarnęliśmy, tak że 1200 zł, 1200 zł taka usługa będzie pokryta przez PZU. Jeżeli tego... Jeżeli oczywiście to potem się nie wypromienił, będę kombinowali, ale to jest akurat bez problemu. Jeżeli to jest nagrane na infolinii, to jest w sądzie, to jest jakby tylko formalność. Więc zawsze szukaj rozwiązań, nieważne co się dzieje, nieważne jak Twój ubezpieczyciel Cię próbuje, e, mówiąc wprost, wyruchać, to, to spokojnie, no to, e, to może być tak, że. E, że, że ty nawet lepiej to zrobisz niż on. E, Natorycznie mieliśmy sytuację, no Maciek, e, mój wspólnik, miał taką sytuację, że e, auto mu ukradli w nocy i tam też miał duże problemy, ponieważ e, auto wtedy nie było jego, on miał jakąś umowę. E, on w jednym odcinku o tym opowiada. No i nie chcieli mu wypłacić za kradzież samochodu, czyli już gruba sprawa. E, Karol, e, który, który e, odpowiada za, za cały marketing Eksperci i wszystko, co się dzieje wokół eksperta w Reisreusie. Karolowi kiedyś zalało mieszkanie i tam też kombinowali bardzo. sprawa się skończyła w sądzie. No i nie gadałem z nim ostatnio o tym, ale podejrzewam, że po prostu odzyska wszystko. Więc też warto czasem iść konsekwentnie da dalej. Nam kiedyś mieliśmy kiedyś taki, taką stłuczkę Bentley'em i zderzak w Bentley'u wyceniali na kilkaset złotych, co jest po prostu chore. Także Także trzeba zawsze pamiętajmy o tym, że te wszystkie firmy, nieważne czy to jest PZU, Hestia, czy jakakolwiek inna firma, ona ma całe działy, które dbają o to, żeby albo zaniżyć odszkodowanie, albo go nie wypłacić. To, taka jest gra. Więc to jest przepychanie się we dwie strony. Natomiast chodzi o to, że na przykład, jeżeli chodzi o podróże, to tutaj nie warto, nie warto oszczędzać. Bo, na przykład, import zwłok z Egiptu, to jest popularnym kierunkiem dla Polaków, zaczyna się od 18 tysięcy i się nigdy na tym nie kończy. W praktyce kosztuje kilkadziesiąt tysięcy za import takich zwłok. Czyli, jak pojedziesz sobie z kimś i coś tam umrze, to sam import zwłok, pomijam inne koszty, mogą cię po prostu bardzo, bardzo e, boleć. Pomijam, że to jest bardzo mały koszt, bo, e, bo jeżeli tam coś się grubszego e, albo w Stanach, jak się coś grubszego. Złapie czy stanie się, no to nie dziw się, jak zostanie na przykład rachunek na milion złotych, tak? to jest bardzo, bardzo realne. Więc w praktyce, nawet jeżeli te odszkodowania są tak skalkulowane, że oni wiedzą, że powiedzmy statystycznie wypłacają 100 tysięcy odszkodowań w ciągu dnia, a suma składek wynosi 200 tysięcy, no więc za tym zarabiają, to oczywiście liczby są przypadkowe to i tak i tak przy tej statystyce po prostu warto. To jest tak jakbyś miał dać cały swój majątek na ruletkę na numer 2 na przykład. No to szansa, że wypadnie 2 na 30 tam kilka pól jest bardzo mała, tak? Bardzo mała. No ale czy chciałbyś ubezpieczyć taką sytuację, że nawet jak wypadnie to to nie stracisz i to by kosztowało na przykład 500 zł. No ja bym się w ogóle nie wahał, gdybym miał dzisiaj cały swój majątek ubezpieczyć za 500 zł na jeden rzut ruletką. I tak wyglądają wakacje. Wakacje to jest rzut ruletką, To nie z każdego dnia, gdyby się każdego dnia płacić za ubezpieczenia podróżne, to by to kosztowało dużo, ale jak to jest raz na jakiś czas, to nie ma problemu. Podobnie jest z niektórymi tematami, które są liczone ryczałtowo. Na przykład w ubezpieczeniu samochodu możesz sobie wykupić ubezpieczenie, ubezpieczenie, a, ubezpieczenie chciałem powiedzieć, szyb. No i co? I to kosztuje zawsze co roku mnie 200 zł. No, więc to jest całkiem dużo, bo szyba do normalnego auta kosztuje pewnie z 500, tak? czyli plus jakaś tam usługa, no powiedzmy, że może kosztować to 600 zł, 700. Więc gdybym miał szybę za tyle, to bym to olał, tak? no bo raczej nie wymieniam szyby co 3 lata. Natomiast szyba w moim samochodzie akurat kosztuje 2300, wiem, bo akurat wymienialiśmy ostatnio. A a PZU pokrywa do 2000. No więc jeżeli ja płacę 200 zł, a szyba kosztuje, no wypłacając za nią 2000, to nie ma szans, żeby mi raz na 10 lat taka szyba nie pękła. Po prostu nie ma szans. Znaczy nie wiem, jak, jak długo ty jeździsz, ale mi się już wielokrotnie zdarzył jakiś pajączek, jakieś pęknięcie. To się zdarza częściej niż na 10, raz na 10 lat. A im masz auto niższe, na przykład, czy szybsze, no to tam szansa rośnie, że jakiś tam kamyczek Ci uderzy i tak dalej. E, więc, e, więc po prostu w praktyce e, ja jestem tutaj wyjęty trochę ze statystyki, czyli ktoś kto ma Forda Fiesta, gdzie tam kosztuje powiedzmy szyba 400 zł i ktoś kto nie liczy tych, tego w dobry sposób on płaci 200 zł, żeby się zrzucić na moje ryzyko. E, I tak z niektórymi rzeczami jest. Poza tym polecam mieć e, Mieć ubezpieczenie w jakiejś karcie typu Revolut czy jakiejś innej bank bankomatowej. Większość, większość kart płatniczych albo kredytowych oferuje jakieś ubezpieczenia. One nie są z reguły jakieś topowe, ale lepiej mieć jakieś niż żadne. Także jeżeli liczysz każdy grosz, to zobacz po prostu, w jakim banku masz karty i być może e, warto sobie sprawdzić warunki takiego ubezpieczenia i je po prostu mieć. To samo, jeżeli masz mieszkanie na wynajem, czy lokal na wynajem, no to bez sensu te kilka stów oszczędzać, bo jak Cię się taki lokal spali na przykład, no to koszty i stres będą dużo, dużo większe niż te parę stów, których nie odczujesz w ciągu roku. Także warto to kalkulować w taki sposób, że to jest trochę płacenie za święty spokój, ale robić to rozważnie. Ja mam zresztą takiego agenta, który negocjuje ceny, tak? Czyli jak taki PZU chce za OCAC jakiegoś samochodu, Kwotę na przykład pięciocyfrową, tak? na przykład kilkanaście tysięcy, no to potem taki agent negocjuje z dyrekcją tam w nie wiem, gestii, w generali, w innych tam utłuczalniach i każdy się przepycha, bo to jest też walka o klienta, każdy tam negocjuje, daje niższą cenę i ostatecznie ta pierwotna oferta, którą akurat właśnie miałem w tym PZU, które, żeby nie było, że tak często o nim wspominam, ale no właśnie opowiadałem, że we wtorek to mnie. Po prostu zawiedli. E, I e, no, e, uważam, że to jest oszukańczy punkt, jeżeli możesz wywiązać się e, z niego w ciągu na przykład kilku lat, tak? bo nie, nie jest napisane kiedy. W każdym razie, w końcu z kilkunastu tysięcy zeszło do siedmiu z hakiem. E, więc też warto mieć. E, Agenta, który ci to nie, nie, że wyklikujesz online, tylko polecam ci dobrego agenta, który po prostu negocjuje stawki i zależy mu na tym, żeby zrobić to jak najlepiej, bo niestety agenci zarabiają prowizję. Czyli w sumie lepiej sprzedać yy, po prostu OCAC za 10 tysięcy niż za 8. Ale ci najlepsi negocjują, bo wiedzą, że mają takich klientów, którzy po prostu yy, będą im wierni i będą z nimi cały czas. Ja tak właśnie mam, że wszystko co robię, robię u moich ludzi. Oni wiedzą o tym, że Warto dać mi dobrą cenę, bo ja wrócę z niejednym tematem. Także uważam, że wszelkiego typu ubezpieczenia są niezbędne, że warto jest bardzo często zapłacić, żeby mieć lepiej w głowie, tak? więcej spokoju, ale warto robić to z głową. Czasem też są takie ubezpieczenia na życie, czyli takie, które wypłacają w momencie, kiedy coś się stanie, lub kiedy zginiesz i możesz sobie dowolnego członka rodziny tak ubezpieczyć, żeby w razie czego mieć za to rekompensatę. I ciekawe jest to, że jeżeli się to zrobi w młodym wieku, to są, są firmy, które blokują Ci stawkę. Czyli na przykład płacisz 200 złotych miesięcznie jako 30-latek, a potem dalej jako na przykład 45-latek też, te, też są to dwie stówy, gdzie szanse jakichś wypadków, chorób, Czegoś są dużo, dużo większe. I no raz już mieliśmy taką sytuację, że pewna osoba od nas z rodziny bliska zresztą zmarła nagle. No i dostaliśmy odszkodowanie, dlatego, że, że taką osobę właśnie mieliśmy ubezpieczoną. Zresztą mamy tak kilka osób w rodzinie właśnie ubezpieczonych, gdyby coś się wydarzyło, żeby, żeby można było o nie zadbać. Także oczywiście wiadomo, że. My mamy na to i tak środki, postaramy się żyć jakby rozsądnie, ale, ale niektóre, niektóre oferty są całkiem, całkiem niezłe. Oczywiście trzeba wiedzieć, że te pieniądze się nie biorą z niczego. Te pieniądze się biorą ze statystyki, czyli że jedna osoba się zrzucona na drugą, ale trzeba pamiętać, że niektóre osoby biorą wszystko, jak leci, nie liczą. Nawet gdy ryzyko jest tylko małe, to biorą trupo drogie ubezpieczenia, a niektórzy kalkulują te ryzyko. Trochę bardziej na swoją korzyść. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że film się okazał do Ciebie przydatny. Jeżeli tak, to, to skomentuj. Jakbyś chciał jakiś kontakt, to podejrzewam, że mogę, mogę dać na miary. Napisz w komentarzu. Mówię do, do, do mojej agencji, która ma różne ubezpieczalnie w ofercie. No i co? Widzimy się w kolejny wtorek. A właśnie, może w ogóle nagram o PZU akcjach. Akcjach film, bo oni też mają dosyć ciekawą ofertę lojal lojalnościową dla akcjonariuszy, tak jak Orlen. Ja sam nie kupiłem akcji PZU, ale być może, być może warto się, się im przyjrzeć. Zobaczymy, może coś nagram. Tyle ode mnie dziś. Ha, komuś, no to tam. dobrego, cześć! Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.